Na poniedziałkowych obradach Podlaskiego Sejmiku nie pojawił się punkt, w którym radni mieli zdecydować o przeznaczeniu 150 tysięcy złotych na dokonanie analizy sytuacji w suwalskim oddziale PKS Nowa i ocenę, czy filia białostockiej spółki poradzi sobie na rynku jako samodzielny podmiot. Stało się tak na skutek głosowania opozycyjnych radnych. Ich stanowisko w sprawie zamiaru pozyskania eksperckiej opinii uzasadnił radny Wojciech Grochowski. To, że w PKS Nowa jest nabrzmiały konflikt, brakuje dyplomacji od strony zarządu tej spółki. Brakuje dyplomacji ze strony zarządu spółki. Wystąpił potężny konflikt, który tam funkcjonuje. Na poprzedniej nadzwyczajnej sesji dałem pod rozwagę, czy warto jest wydawać 150 tysięcy złotych i warto się zastanowić, czy każdy z nas, prowadząc prywatny biznes, od tak sobie wydał 150 tysięcy złotych. Zdaniem opozycyjnych radnych, problemy podnoszone przez załogę suwalskiego oddziału PKS Nowa mogą być rozwiązane, o ile zmieni się sposób zarządzania spółką. Tam po prostu trzeba zacząć normalnie zarządzać, rozmawiać z ludźmi, prowadzić dialog i doprowadzić do porozumienia, a nie pracować na zasadzie konfliktu, bo sterowanie konfliktem jest dobre na chwilę, żeby pobudzić organizację, ale w perspektywie każda jedna firma, jak jest sterowana konfliktem, upada.